Cześć, witam wszystkich. Bardzo serdecznie ja i... A tego miałem nie mówić już. Nieważne. Każdy wie, że jestem Omen. Witam was w kolejnym odcinku z Pamiętnika Artylerzysty. Chciałem wam tę powtórkę dać na żywo i żywcem wyciągniętą z Twitcha, ale okazuje się, że Twitch, bo to była bitwa właśnie na streamie, Twitch na moją 15-godzinną transmisję uznał, że w czasie, kiedy tam praktycznie przez cały stream leciała muzyka, pierwszych chyba 16 minut zablokował z powodu praw autorskich do jakiegoś utworu i potem jeszcze gdzieś tam chyba w 7 godzinie również zablokował kilkadziesiąt minut. Także niestety tej powtórki nie będzie z Twitcha. Szkoda, bo naprawdę to były fajne, żywiołowe reakcje. Także będzie powtórka komentowana na mnie już jakby, raczej przeze mnie offline. To była, jak pewnie pamiętacie, stream charytatywny. To była moja pierwsza bitwa w niedzielę. Moimi gośćmi i jednocześnie kompanami przez pierwsze półtorej godziny był Mikut oraz Daniel, którego ksywkę praktycznie nie można go odczytać normalnie, więc po prostu niech będzie Daniel. Map wylosowało nam fantastyczną. Mikut Giecek, Daniel Obiekt 261, czyli trzy artylerie na El Halufie, ja w 3805 w artylerii, w której po upływie, zobaczcie, 473 bitew, wciąż nie mam asa pancernego i tak po prostu, no chciałem w końcu jakąś fajną bitwę zrobić, tu miałem zrobić misję na, tutaj tego nie ma pokazane, ale misja zrób sześciokrotność swojego HP jako uszkodzenia, czyli w przypadku 3805 to jest tam te około sześciokrotność, czyli 2400 i 300, 2700 damage'u. No i teraz tak, zobaczcie, teraz pierwszy, szukam sobie jakiegoś przestrzału, to mówię, że będzie full złoto, jest AMX-50B, pocelowane, poleciało, pierwsza pestka, wchodzi za wszystko, 1856, tu już po prostu rechotałem jak żaba w stawie po tym strzale, E5 dokończyła 50B, także Tygrys 72 z klanu Lord, niestety odesłany do garażu w przeciągu pierwszej minuty i 15 sekund. No, przykro mi bardzo, ale naprawdę bitwa się zaczęła dla mnie bardzo pozytywnie. Tutaj chciałem sobie, to jest z kolei chyba Giecek rzucił w tego Patona, ja chciałem z kolei w tego T32. Było blisko nawet, zobaczcie, z modem mogłem idealnie przestrzelić i przy okazji jeszcze trafić go spokojnie, bo jeszcze był na gąskach, także bardzo szkoda, bo tutaj naprawdę ten strzał mógł idealnie wejść. Myślę, że tutaj gdyby trafiło to od boku, to nawet jeśli by nie weszło jakoś tak, raczej myślałem, że naprawdę takie trafienie miało szansę spokojnie go zbić, po prostu jakiś tam amorak albo naprawdę bardzo mocne uszkodzenie, bo leciało idealnie, był wystawiony po prostu perfekt. Szkoda, że to nie weszło, tylko tam splashem zda 164, ale już mam 2000 uszkodzeń i myślę sobie, to już jest niezła bitwa, to już jest bitwa, którą mogę zrobić misję. Teraz ten strzał w tego T44 niestety poszło mi troszkę za bardzo w lewo, więc też nie weszło, T34 już zbity. Postanowiłem, że jako, że to oni się tak kampią, to muszę troszkę jednak ten kąt zmienić i sprawić, żeby było mi łatwiej wrzucać. No na tę piątkę niestety nie miałem żadnej wrzutki, ona obija naszego ISA-7 dość mocno, niestety ten IS jakoś tu się nie przygotował. Teraz z kolei zobaczcie, zgęszony ten Patton, ja też szukam przestrzału jakiegoś, kończę reload i teraz już widzę, że Patton już jest na końcu HP, więc odpuszczam mu, bo nie ma w sumie co strzelać po 300 hapsach, jak tu jeszcze są przeciwnicy, na przykład właśnie chociażby jak ten T32, idealnie wystawiony. Poleciała pestka, znowu on bokiem i dostał właśnie za tyle, za ile powinien był dostać wcześniej. Już mam 2700, czyli misja już zrobiona w tym momencie. Mówię, dobra, to już nie jest zła bitwa. Misja praktycznie, znaczy misja już jest za mną. Tak jeszcze powiedzmy, trafię sobie w tego protka, skończę tę misję takim jakimś ładnym strzałem, potwierdzę tym strzałem prototypa, uda mi się pewnie go trafić, więc będzie te 3000 z grosikiem i w sumie tyle, do garażu. Nie wiedziałem, co mnie czeka, więc oczywiście zaraz się przekonacie, jak to się dalej potoczyło. Na razie celuję sobie na prota. Oczywiście zestaw full złota, bo już naprawdę miałem dość nie mogę po prostu trafić nic i przebić, no sensownie. Weszło w protka, bardzo ładnie, 8-4-2. Mam kawę i ciastko, mam złote haeki, już mam 3500, w tym momencie sobie myślę, ok, to już jest misja na bank zrobiona, teraz tylko po prostu, nie wiem, żeby się WN zgadzał, gramy podstaty i tyle. Mam na razie jeden frag, podobnie jak na przykład T54 nasz, a chłopaki w GC-ku i 261 na razie jeszcze bez fragów.
No i teraz cóż mamy? 7 do 6, znowu się świeci protek, ja już na niego jestem skupiony, mam bicie, więc jestem też przeładowany, więc poleciała kolejna pestka i mam drugi frag na koncie, już 3400 i w tym momencie zacząłem się zastanawiać, czy ta bitwa aby nie zmierza w kierunku przeze mnie bardzo pożądanym, jakim oczywiście byłby as pancerny, bo już mówię 3900, tylko prawda jest taka, że ja na tej arcie zrobiłem, mam wynik topowy rzędu 6500 i 6500 nie wystarczyło na asa pancernego, nie wiem, czy dacie wiarę, tylko pierwszej klasy. I teraz właśnie zaczęła się robić ciekawie, bo nam przyjechał Patton pod bazę. Ja mówię, dobra panowie, to robimy tak, że, bo zobaczcie, nikogo nie ma praktycznie przy naszym kapie. Protek jest na pełnym HP, ale jest na dole, zanim on się tutaj wkula, to naprawdę minie dużo czasu. Teraz mówię, dobra panowie, wy się fokusujecie na tego Pattona. Ja wyjeżdżam, zbieram bułę, wy fokusujecie, kończymy gościa. Mikut już ma 7 sekund do końca reloadu, Daniel 24, więc po prostu go zrobimy. Patton kończy naszego ISA trzeciego. Widzę Pattona, on widzi również mnie w tym momencie i teraz popełnia błąd, bowiem strzela i nie chowa się przede mną. Ja teraz sobie spokojnie mogę pocelować, daję mu czas, żeby jeszcze się pocieszył życiem. Kończę go, mam trzy fragi, uciekam przed Artą, która właśnie sypnęła za mną. Arta tutaj chciała jakoś pomagać swojemu Pattonowi, chyba strzeliła z biodra, żeby tylko mnie trafić, więc jest już, mam, zobaczcie, 4198 punktów uszkodzeń, bardzo ładny wynik, trzy fragi na koncie. I co się dzieje? Zostały przeciwko nam SU-22-54, AMX-1390 oraz T-49. Próbuję teraz jakoś mierzyć, tutaj udało się chłopakom trafić splashem tego SU. Niestety 3805 kończy naszego AMX-a, niestety kończy Daniel SU. Bardzo ładny strzał i teraz spójrzcie na to, co się dzieje. Ja w tym momencie wiem, że jeśli wyjadę tutaj na górkę i zanim się przychylę, to mnie ten AMX zaświeci, więc postanawiam po prostu troszkę zjechać. I tego AMX-a w tym momencie mam lepszy przestrzał. Jako że pozycja jest trudna, przełączam się na celowanie i skupianie z modem. Boję się tego, żeby ten AMX tutaj przypadkiem mi nie uciekł. On oczywiście dużo ryzykuje. Strzał bez idealnego skupienia. Tym razem weszło, udało się. Mam już 4 fragi i 4300 punktów uszkodzeń. Zostały przeciwko nam 3 artylerie, co jest wiadomością dobrą, chociaż niestety misję na zniszczenie dwóch przeciwnych art mam nieaktywną, szkoda, bo okazuje się, że jednak zrobienie na arcie sześciokrotności punktów uszkodzeń nie jest tak bardzo trudne, jak na przykład zbicie dwóch artylerii, więc w tej bitwie akurat byłoby to lepiej, gdybym miał te dwie arty. W tym momencie strzelił któryś z chłopaków w tego 3805. To zaraz zobaczycie, to był też śmieszny komentarz, bo 3805, jeszcze chwilę, to Mikut właśnie w tym momencie na niego fokusuje, zabija go i Daniel mówi, ładny strzał Mikut na to, że no, zabił Artę razem z połową osiedla, bo tam ten splash miał koszmarnie duży, zobaczcie, tutaj on stał w tym miejscu. Ja w tym momencie staram się trafić GW zabija naszego T-54, omija moją pestkę i nagle się okazuje, że mamy tylko E5 przeciwko i protka, który tutaj będzie długo, długo podjeżdżał przeciwko dwóm artyleriom i te arty niestety mogą sobie poradzić z tą piątką, która ma, zwróćcie uwagę, 700 hapsów. Tylko teraz na które GW celować? Ja mówiłem, że celuję na GW, chłopaki myśleli, że na to po lewej stronie w mieście. Okazało się, że ja patrzyłem na to GW na górze. Niemniej już jestem przygotowany do strzału i teraz zobaczcie, co się dzieje. Mam 4300 punktów uszkodzeń, ta arta, ten GW-lec na górze się nie świeci, a E5 boi się i całkiem słusznie wyjechać pod jego działo. Ja wciąż myślę, że ten GW się zaświeci, bo na pewno nasze E5 się świeci na proxy od arty. Tylko teraz jest, zobaczcie, jest, widać, że tutaj arta coś kombinuje, ale nie świeci się. E5 prosi o wsparcie, widzę, że muszę jej pomóc, także teraz postanawiam jednak zaryzykować drugi strzał, bo ten GW po prostu czeka na E5. Ja w tym momencie już teraz postanawiam, że muszę pomóc i trzeba coś zrobić. Pestka poleciała. No, splash powinno sięgnąć, tak jest, trafia, mam 4600 i już 5 fragów, także bardzo ładnie i teraz już właśnie widzę, co się może święcić, tamten GW ma pełne HP, widzę, że jeśli zbiję go, będę miał specjalistę i ponad 5000 punktów uszkodzeń, co jest wartością bardzo realną, niestety ten 38, przepraszam, ten E5 trafia tego GW-lca, ale chyba widział moją prośbę, bo nie trafia, czy nie strzela w niego ponownie, zobaczcie, on już się tam mocno ukrywa. Teraz właśnie pytanie, czy on widział, że ja chcę w niego strzelać, czy nie. Niemniej
Na razie mu odpuszcza, ja przeładowuję, strzelam, chłopaki też oczywiście wstrzymują, trafiam, jest 4776, oczywiście tutaj chłopaki bardzo dziękuję, bo oni się wstrzymali oczywiście z tym strzelaniem, bo oni mieli przestrzał na te artylerii, ale widząc, że mogę robić piąty frag, poczekali, dali mi strzelić i przy okazji trafić, teraz zobaczmy, czy się to opłaciło. No i tak jak wpisałem w tytule, potrzebnych było prawie 500 gier na F-fale 3805, aby zrobić na nim asa pancernego, nawet więcej niż na M40, M43, w sumie niewiele mniej niż też na M53, na M55, także no widać, że te mi arty, którymi znaczy, mnie naprawdę F-fale 3805 swego czasu grało się wybitnie dobrze, naprawdę bardzo te arty lubiłem. Moim zdaniem jest bardzo ciekawa, oferuje dużo możliwości, więc dlaczego by nie? Nawet moim zdaniem po prostu była lepsza niż chociażby M40 i M53. Może troszkę mniej mobilna, a czy sporo mniej mobilna niż przede wszystkim M53, ale naprawdę duże widełki ruchu, działa w miarę szybko strzelna, w miarę nieźle celna, także czego oczekiwać więcej? No ale jakoś nie chciało siąść, łącznie z tym, tak jak mówiłem, ponad 6500 damage'u na tej arcie, nie dało mi asa pancernego, a tutaj wystarczyło zrobić po prostu taką bitwę. Także masterka w końcu, do tego medal Gora, specjalista, oczywiście tutaj głównie swój wynik zawdzięczam właśnie specjaliście i duży kaliber. Zwróćcie uwagę, 4776 punktów uszkodzeń i 1057 bazowego expa. Tak naprawdę na artylerii wyniki rzędu 1000 expa w górę to już są wyniki na masterki, bo jednak arta jest karana. I tutaj też popatrzcie, nawet gdybym robił ostatnią misję na artyleriach, czyli 15, nawet na obiekta 260, gdzie trzeba być artylerią pierwszym w drużynie, pierwszym na mapie pod względem damage'u oraz expa, to tutaj właśnie by mi to siadło, bo zrobiłem, popatrzcie, nawet ponad 2,5 tysiąca więcej punktów uszkodzeń niż zrobił nasz E5 i prawie 2 tysiące więcej punktów uszkodzeń niż zrobił ich E5. Także no, wydaje mi się, że naprawdę bitwa wyjątkowo dobra. Cóż jeszcze, 11 strzałów oddanych, 7 trafień, no i przede wszystkim ten pierwszy strzał w AMX-a, który dał mi najwięcej, no 1800 na start, to był bardzo duży zadatek, 1856 dokładnie, jakbym tak powiedzmy trafił go za 600, to miałbym tutaj wynik rzędu średniego, czyli 3500 i wtedy na pewno by masterki nie było, a tak jednak ten piękny strzał pięknie mi wylosowało. Pierwsza bitwa na streamie, od razu masterka, tak naprawdę bardzo mnie to ucieszyło. I cóż jeszcze, jeden strzał przyjęty od tego Patona, ale też fajnie Paton wykończony w pojedynku 1 na 1, do tego 7 przeciwników uszkodzonych, no i koszt amunicji tutaj niestety bardzo wysoki, złotej amunicji, czyli prawie 80 tysięcy i jeszcze 20 tysięcy za racje bojowe i okazuje się, że za taką dobrą bitwę na arcie jestem wciąż stratny 56 tysięcy, ale exp za to zacny 1585 bazowego razy 2, do tego jeszcze jakaś wypłata za weekendowe misje od Wargamingu i mieliśmy wynik 3645, także teraz już mogę się oficjalnie pożegnać z tą artylerią, bo ona się do niczego nie przydaje. I teraz mam załogantów na kilku, na tam w sumie dobrze, cicho tam za oknem, dobrze podekspionych, więc pomyślę sobie, co ewentualnie na przykład można w linii brytyjskiej wziąć pod uwagę do ekspienia, bo już człowieki do czołgów są, także moi drodzy, to tyle. Jeszcze raz dziękuję za obecność na streamie dla tych, którzy byli i tę bitwę na żywo widzieli. Widzieli moje reakcje, naprawdę mnie to ucieszyło, że się w końcu udało, bo naprawdę no, borykać się z jednym pojazdem przez 500 bitew po to, żeby, znaczy oczywiście musiałem tam ileś zrobić bitew, żeby go wyekspić, ale potem już grałem w nim tylko pod robienie asa pancernego, także naprawdę fajnie zakończyć przygodę. Tak naprawdę teraz z tych asów pancernych, z takich ważniejszych art to mi został tylko Giecek, ale myślę, że to jest arta, no nie wiem,
Po prostu nie wiem, co musi się stać, nie wiem, co się musi dziać, nie wiem, jaka musi być mapa, jakie musi być losowanie, jakie muszą być przeciwnicy, żeby na GC-ku zrobić asa pancernego. Mnie się niestety za 8600 na remisie asa pancernego zrobić nie udało, także nie wiem, chyba trzeba 9500-10 tysięcy nastukać, żeby as wszedł. A szczególnie, że teraz jeszcze GC-ek został znerfiony, z celności 1-1 ma 1-2, więc w ogóle strzelanie nim to jest po prostu równie dobrze, można by po prostu się zakręcić na ślepo i strzelić gdziekolwiek, może by tak samo dobrze wpadło. Także to tyle, bardzo Wam dziękuję za uwagę i do następnego, cześć!